Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Niezjedzone kanapki. To jest, zdaje się, stara pizza. A może jakaś sałatka? Nie, to jest hummus, którego też ktoś nie zjadł. Polacy każdego roku wyrzucają 2 tony żywności. Na jednym ze szczecińskich osiedli powstała inicjatywa, która cieszy się coraz większą popularnością. Stanął tam bowiem regał, na który ustawiać można artykuły spożywcze, nadające się jeszcze do zjedzenia, które chętnie ktoś wykorzysta, a nam się już nie przydadzą. Na razie na jednym osiedlu w Szczecinie, ale już z całej Polski płyną sygnały, że to świetny pomysł. Co o tym sądzicie? Jakie wy macie pomysły na niemarnowanie i niewyrzucanie jedzenia? Zapraszam do dyskusji w poniedziałek od rana. Magda Szpiner. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.